Drodzy studenci, jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie Was witam na wykładzie. To, że jestem profesorem, to nie oznacza, że będę mówić za wiele, strasznie mądrze, tak, że nie będziecie mogli niczego zrozumieć, także spokojnie. Myślę, że przede wszystkim dzisiaj zajmiemy się odczarowaniem pewnych stereotypów. Pan kanclerz zaczął dzisiejsze spotkanie od zasygnalizowania, że eko to znaczy trendy, prawda, czyli modny. Jest jako na tobie osoba, która ma przyjazny stosunek do czego? Do środowiska, tak, do środowiska naturalnego. Otóż, jeżeli popatrzymy na różnego rodzaju gremia, czy to przedsiębiorców, czy pojedynczych osób, wszyscy chcą być właśnie ekologiczni, prawda? To jest dobrze, kiedy mamy taki serdeczny, zdrowy stosunek do przyrody. Jest jednak pewien problem. Mianowicie, chcąc być proekologicznym, trzeba ponosić duże nakłady pieniążków, trzeba dużo wydawać środków na to, aby dostosować się do owych proekologicznych wymogów. I tym chciałabym się dzisiaj zająć na naszym spotkaniu, ale każde spotkanie powinno zacząć się od pewnego przybliżenia podstawowych pojęć, z jakimi powinniście się zetknąć. Dlatego chciałabym jako pierwszy krok potraktować słowo eko. Eko, a więc może zetknęliście się nawet z taką nazwą organizacji, na przykład w naszej szkole jest koło naukowe studentów, które właśnie nosi nazwę OIKOS i jest to organizacja międzynarodowa, która stowarzysza właśnie przyjaciół tych aktywnych środowiska. OIKOS to znaczy, jak widzicie, co jest napisane? OIKOS to znaczy dom. Dom, a więc coś, co powinno być nam bliskie, w czym przebywamy, co rzutuje na nasze zdrowie, na nasze samopoczucie, na nasz nastrój, prawda? A więc powinno być czymś, co zajmuje bez reszty właściwie nasze serce, nasze myśli i nasze uczynki. Od słowa eko wywodzi się bardzo ważne słowo, z którym zapewne zetknęliście się nawet w szkole, mianowicie słowo ekologia. Ekologia to jest akurat takie pojęcie, które pojawia się w wielu podręcznikach, w literaturze, w czasopismach, w różnych dziełach naukowych. Dlatego ja nie chciałabym Was zanudzać właśnie takimi licznymi tymi definicjami, natomiast chciałabym tak bardzo prostym językiem zwrócić uwagę Wam na to, że ekologia tak naprawdę to jest nauka o pewnym uporządkowaniu, porządku bądź braku porządku, jak widzicie, w przyrodzie i wynikających z tego konsekwencjach zarówno jak dla człowieka, jak i dla wszystkich żywych organizmów. I ostatni element, o którym dzisiaj chciałabym, żebyście też pamiętali, to jest eko-rozwój, a więc można powiedzieć najbardziej szlachetne postawienie tego słowa eko, eko-rozwój, a więc taki rozwój, który sprzyja zachowaniu tego, co jest najcenniejszego w przyrodzie, a jednocześnie nie zabiera tej możliwości życia w zgodzie z naturą następnym pokoleniom, a więc waszym dzieciom, waszym wnukom, waszym prawnukom. Te pojęcia, na razie uchylę tak bardzo ostrożnie rąbka tajemnicy, przydadzą się dzisiaj nam w kolejnej części naszego spotkania, ponieważ nie wiem, czy wiecie, że dzisiaj będziemy mieli turniej. Dzisiaj będzie turniej drużynowy. Będziecie zdobywać dzisiaj bardzo pięknie przygotowane przez organizatorów nagrody i między innymi turniej będzie się odnosił do zagadnień, które poruszam dzisiaj w trakcie naszego dzisiejszego spotkania. A więc zapamiętajcie, eko, skąd pochodzi to słowo i co ono właściwie oznacza zgodnie z jego pierwotnym znaczeniem. Otóż, skoro już wiemy, co to jest ekologia, co to jest ekorozwój, czas zastanowić się nad dzisiejszym tematem wykładu, a więc, czy opłaca się być eko. Jeżeli opłaca, to oznacza, że musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy są na tyle duże korzyści z tytułu bycia proekologicznym,
że da się to w jakiś sposób potem przełożyć na konkretne działania ekonomiczne. Czyli jednym słowem trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy można policzyć korzyści z tytułu bycia proekologicznym, czy mówiąc w skrócie eko. Otóż chciałabym teraz poprosić Was o pomoc, ponieważ przygotowałam taką bardzo prostą, przynajmniej na pierwszy rzut oka, może dla nauczyciela, listę skojarzeń, które pokazują, że można policzyć owe korzyści z tytułu bycia przyjacielem środowiska, bycia owym człowiekiem eko. Wobec tego, jeżeli macie jakiś pomysł na pierwszy przykład, mianowicie oszczędności z tytułu recyklingu. Co to jest recykling? Może się już z tym słowem zetknęliście. Mianowicie też pojawia się często oznaka owego recyklingu w postaci tego znaczka zielonego. Przebieg tych strzałeczek pokazuje w gruncie rzeczy symbolicznie, co to takiego może być. W związku z tym myślę, że ta pierwsza zagadka nie jest szczególnie trudna. Co to może być recykling? Proszę bardzo. Przetwarzanie surowców wtórnych. Bardzo dobrze. Czy może macie jeszcze pomysł na to, jakiego rodzaju mogą być te recyklingi? Proszę bardzo. Za chwileczkę, tak? Ale ja podpowiem o... Mamy kolejną naszą przyszłą bizneswoman. Proszę bardzo. Można na przykład przetwarzać plastik, szkło, papier. Tak, czyli mogą to być przede wszystkim przetworzone pewne produkty, które powstały wcześniej w wyniku przetworzenia zasobów naturalnych. A więc tych elementów środowiska naturalnego, które człowiek potrafi wykorzystać. Ja tylko Wam podpowiem, że recykling może być bezpośredni albo pośredni, czyli można odtworzyć ponownie tę samą rzecz, czyli ją wielokrotnie jakby używać. I tutaj doskonałym przykładem mogą być opakowania szklane, prawda, bo butelki, jeżeli się nam nie stłuką, to oczywiście mogą być wielokrotnie używane, natomiast jeżeli się stłuką, to można z powrotem wprowadzić właśnie takie odłamki szklane do fabryki i ponownie z nich wyprodukować buteleczki. Więc myślę, że to jest taki bardzo dobry przykład recyklingu bezpośredniego, natomiast może być pośredni również, kiedy produkujemy coś nieco innego w stosunku do tego pierwotnego produktu. Czyli na przykład pierwszym naszym produktem może być papier, natomiast po przetworzeniu makulatury możemy wyprodukować na przykład kartony, prawda, w których później możemy przechowywać różne wasze zabawki, jeżeli akurat macie na to ochotę. Czyli pierwszy przykład jest chyba jasny. Teraz drugi przykład. Zmniejszenie zużycia surowców i energii. Czy macie jakiś pomysł na to, jaki... O, jest pomysł, proszę bardzo. Motoryczne sprawiają, że oszczędzamy na przykład węgiel, tego typu surowce, bo woda porusza elektrownią i dostarcza nam prąd. Bardzo dobrze. Czyli elektrownie wodne pozwalają na oszczędności jakich paliw? Jakich paliw? Na przykład w Polsce, jakie paliwo ma szczególnie duże znaczenie? Paliwo na przykład węgiel. Dobrze, węgiel. Węgiel kamienny i węgiel brunatny to są te właśnie surowce, które moglibyśmy oszczędzać w większym stopniu niż do tej pory, gdybyśmy rozwinęli w większym stopniu elektrownie wodne. No przy okazji, wiecie dlaczego w Polsce jest mało tych elektrowni wodnych? Bo nie ma takich dużych rzek. No właśnie, nie ma. No właśnie, a gdzie w takim razie są duże rzeki, albo przynajmniej szybko płynące, dzięki czemu tej energii elektrycznej możemy bardzo dużo wyprodukować. Może znać, bo ja to czuję.